Nazywam się Michał Stępień, moją żoną jest Paulina Stępień. Kotlet TV, pewnie część z was słyszała o tym. Jest to blog, vlog kulinarny. No i z tego jesteśmy znani. Jest też Domowa TV, drugi blog. A dlaczego tu jestem? Bo Artur poprosił nas, żebyśmy właśnie powiedzieli coś o tym swoim imperium, tak? Prawda jest taka, że po prostu dużo się nauczyliśmy troszeczkę o mediach społecznościowych, o internecie, o życiu przez te kilka lat i chcielibyśmy podzielić się z wami, ja w imieniu naszej pary, podzielić się tą wiedzą, bo może wam się przyda waszej pracy, może wam się przyda po prostu prowadzeniu waszych marek w internecie. Nie będę was zanudzał o blogach i innych takich, bo to już było, dobra? Generalnie takie małe podsumowanie, bo robimy to od 5 lat, i co jest zabawne, jak zaczynaliśmy w 2009 roku, jak w 2010 przyszliśmy do dużej marki na dużą współpracę, wtedy negocjowaliśmy pierwszą dużą współpracę, taką długodystansową sami, to wtedy jeszcze w zasadzie nie wypadało mówić w ogóle, że coś jest blogiem, bo to był obciach. A z kolei YouTube to był taki bonus. Każdy miał to gdzieś. Czy jest wideo, czy go nie ma, w ogóle okej, okay, spoko. Tak samo jak już zaczęliśmy wrzucać filmy na YouTube'a w 2009 roku, to było fajnie. Wtedy wszyscy mieli po 15 000 subskrypcji max. I pamiętam też właśnie, że te pierwsze konferencje prasowe z polskim oddziałem Gogla, no to właśnie to był wielki sukces. Mają 10 000 subskrypcji na przykład, tak? Ale przechodząc do rzeczy, to co my robimy na co dzień, to jest blog kulinarny, który ma około tego 1 000 000 unikalnych użytkowników miesięcznie. Ja uśredniam, za grudzień było to 1 300 000 na przykład, ale to jest szczyt wtedy. Całkiem pokaźny fanpage, jesteśmy też na YouTubie, tak? Bo tutaj właśnie YouTube. Więc jesteśmy na tym YouTubie też te 5 lat, 50 000 subskrypcji, to jest dużo, powiem wam potem dlaczego. I te wszystkie liczby zbudowaliśmy w oparciu o własny content, tak? My mamy 2 000 własnych przepisów, a bijemy się z, na przykład, jeżeli chodzi o samą stronę, bijemy się z portalami, które mają 100 000 przepisów, a ruch mają nieproporcjonalnie, nie wiem, większy od nas, typu kilkadziesiąt procent max większy. Więc pod tym względem to jest duże osiągnięcie. I w zeszłym roku sprawiliśmy sobie też prezent, wydaliśmy książkę, Mała Wielka Uczta, takie na podsumowanie 5-lecia, chyba Paulina ją gdzieś ma. O. I ta książka była jedną z głównych pozycji Empiku na ten sezon świąteczny w pozycjach kulinarnych. Nadal jest. Nadal jest, no, miło wiedzieć. Dobrze, no więc tak, jak zostaliśmy o to poproszeni, no to pomyśleliśmy sobie z Pauliną, że fajnie byłoby po prostu podzielić się takimi wskazówkami, jak robić to, co robimy, żeby był sukces, bo to nie jest takie oczywiste, że o dobra, okej, okay, wrzucimy sobie przepisy, zaczniemy coś tam robić na fanpage'u, jedzenie, koty, na pewno się rozejdzie. Jest kilka tysięcy przynajmniej blogów kulinarnych w Polsce, tak? Fanpage'y dużych, nie wiem, farm, nie farm, też mnóstwo, tak? Samych serwisów portalowych, kulinarnych też będziemy mieli przynajmniej 15. To nie jest takie oczywiste, że jak się zacznie to robić, to to wychodzi. Więc to są nasze dobre słowa dla was, bo może wam się przydadzą. Zacznijmy może od odbiorców. To jest ta demografia. Trzeba poznać swojego odbiorcę. Chodzę zawsze na spotkaniach z markami, agencjami, na różnych szkoleniach i po prostu przeklinam wszystkich, że no, nie myślą o odbiorcach. To jest tak, że wszyscy często mają takie przekonanie, że wszyscy inni są tacy, jak i ja jestem. Czyli tak samo korzystają z produktu, jak ja jestem. Na przykład Stefan, ty zamawiasz taksówki zawsze ze swojej aplikacji, prawda? No i to jest słuszne, ale to nie jest takie naturalne, prawda? Ja swoją stronę na przykład otwieram wyłącznie na komórce ostatnio. Kupiłem tablet, nie lubię tabletów.
I siedzę na tym tablecie, bo ze statystyk nam wychodzi, że 50% ludzi siedzi na tabletach teraz na stronie. Ruch mobilny w ostatnich miesiącach to jest przy stronie, która jest responsywna i dostosowana, to jest około 30-40% tego ruchu w Polsce, tak? Ludzie mają tego sprzętu mnóstwo, więc trzeba zacząć używać tak, jak oni używają. Jeżeli zrobię przepis w domu, obiad dla rodziny, mimo że go znam na pamięć, biorę ten telefon, sprawdzam na stronie, przeglądam i robię to tak, jak myślę, że robi zwykły użytkownik. I trzeba używać własnego produktu i wtedy wszystkie błędy widać jak na dłoni. Nie myśleć, że oni to będą tak robić, bo to też jest, jak się pracuje na przykład z agencją, która przygotowuje stronę, tak? Oni sobie zaplanują, że tak ma być, przetestują, że wszystko zgrywa się technicznie i koniec. Ale tego trzeba używać. Dalej, musicie też znać osoby, do których staracie się dotrzeć w mediach społecznościowych pod tym kątem, jakie one mają ograniczenia. To brzmi strasznie, tak? Ale chodzi mi o to, że mamy na przykład matkę dwójki dzieci ze średniego wielkości miasta, która pracuje na etacie i gdzie ona ma być na Instagramie? No nie będzie jej na Instagramie. Jak ona konsumuje YouTube'a? Ona ogląda YouTube'a, jak my jej zaembedujemy film na stronie. Ona nie zarejestruje się na tym YouTubie, nie będzie subować kanału. Szczyt jakichś social mediowych możliwości to będzie szerowanie postu na Facebooku. Więc nie wymagajmy od użytkowników czegoś, czego na tę chwilę nie są w stanie zrobić, bo to po prostu nie pasuje do ich stylu życia. My mamy pewne odchyły, tak? Testujemy wszystko, co się da, ale użytkownicy w swojej masie, a my jesteśmy serwisem masowym, są bardziej przekonujący. To też właśnie się wiąże z tym, dlaczego uważam, że na przykład my na YouTubie radzimy sobie świetnie, bo jesteśmy skierowani do dojrzałego odbiorcy, który naprawdę gotuje i często są to właśnie takie kobiety, jak opisałem, i one zachowują się w internecie tak, a nie inaczej. Przepraszam, jeżeli mnie przetyka, ale niedawno dopiero wyszedłem z przeziębienia. I jeżeli już wiemy, gdzie ten odbiorca jest i co on robi i staramy się żyć tak jak on i wiemy też, jakimi emocjami się kieruje, na przykład co jest dla niego ważne, tak? Że jego nie będzie jarać to, że wyszedł nowy model smartfona albo że, nie wiem, otworzyli gdzieś Starbucksa kilka lat temu, tak? Newsem na przykład dla naszych użytkowników mega hitem było to, jak pokazaliśmy jakim zrobić fajną, zdrową kaszkę dla dzieci. Bo teraz jest moda na zdrowe jedzenie. Bardzo. Zresztą Stefan wie, bo ma w tym kierunku duże zainteresowania. Świetny sklep internetowy z musli, tak? Prawdziwym musli, który jest zdrowym jedzeniem. I on trochę wyprzedził trend. I teraz będzie na tym korzystał, bo to zdrowe jedzenie jest teraz bardzo na czasie. Ale o tym będę mówił zaraz. Pomówmy o tym, jak w ogóle przekazujemy komunikaty ludziom. To jest coś, co zapewne wyszło, bo jak piszemy do ludzi na Facebooku, na YouTubie do nich mówimy, chociaż to też była trochę inaczej, to zorientowaliśmy się, że albo mówimy do nich szybko i krótko, czyli rzucamy im hasło, angażujemy ich na chwilę, żeby podjęli jakąś emocjonalną decyzję typu fajne, szerne, albo mówimy do nich długo, mądrze, przekonująco. Dajemy im opracowanie tematu, analizę i wtedy podświadomie ludzie mają poczucie, że to jest mądry, wartościowy tekst. Nawet jeżeli się z nim nie zapoznają. Dlatego tak ważne jest, żeby mieszać te dwie kategorie. Najgorzej jest zrobić coś, co jest pośredniego, tak ani długie, ani krótkie. Mówię to, ponieważ panuje teraz przekonanie, tak, że jedynie memy są nośnikiem jakiejś szybkiej, dobrej informacji. Ja wam staram się powiedzieć, że długie teksty też są bardzo mocnym nośnikiem informacji. Przepraszam, uprzedzałem. Długie wideo paradoksalnie też. Albo krótkie, albo długie. Średnie nie bardzo. Przepraszam, czy mogę wodę, bo
I zabawne jest to, że przeczytałem potem analizę naukową, bardzo długą właśnie na ten temat, gdzie to było udowodnione, że tak właśnie jest. Nasz mózg inaczej reaguje na te dwa różne komunikaty i inaczej się pobudza. Jeżeli zapodamy mu krótką informację, zareaguje inaczej. Jeżeli zobaczy, że jest długa treść, zupełnie inaczej skupi się i będzie analizował te informacje. Więc fajna wiedza dla was. Bardzo przepraszam. Dalej, jak już jesteśmy przy tym, co ludzie podają dalej. No, my gotujemy. To się może wydać monotonne, mało, nie wiem, różnorodne, ale wbrew pozorom też spore pole do popisu, bo są dania słodkie, niesłodkie, zdrowe, niezdrowe. Wszystkie łączy raczej to, że po prostu staramy się, żeby były faktycznie ugotowane i nie korzystamy z jakichś pomocy chemicznych, ale możemy sobie testować, jak ludzie reagują na różne właśnie, nie wiem, jedzenie zdrowsze, mniej zdrowsze, tak? I pomyślmy takie mądrzejsze i mniej mądre. I ludzie, fajnie, nasi czytelnicy, odbiorcy, widzowie reagują. No, najwyżej się patrzy, jeszcze przysiębie, ale na chwilę zadziała. Dziękuję. Ludzie traktują informacje, które podają dalej, jako element budowania swojego internetowego wizerunku, swojego ja. Więc jeżeli oni nie chcą faktycznie tej informacji wykorzystywać, ani jakoś, nie wiem, zapamiętywać na szczególnie, wystarczy, że się z nią identyfikują. Więc jeżeli mamy teraz modę na przykład na jedzenie bezglutenowe, nie wiem, byłem ostatnio w supermarkecie, półka z jedzeniem bezglutenowym jest dłuższa niż półka eko, czego jeszcze niedawno nie było, tak? Zresztą jako blog, serwis przyjmujemy kampanie na przykład displayowe na produkty bezglutenowe, które są bardzo intratne. Więc displayowe, żeby nie było. Ludzie, jak widzą taki przepis, który jest w modzie teraz na bezglutenowe jedzenie, oni go podadzą dalej, szerują, oglądają. Dotyczy to też filmu, jeżeli taki przepis jest na YouTubie, bo w ten sposób pokazują, że po prostu identyfikują się z tym trendem, jest to modne, jest to mądre w powszechnym przekonaniu i to jest po prostu takie przerzucanie się komunikatami, to jest po prostu wysyłanie informacji do znajomych, patrzcie, jaki jestem. I tak należy też na to patrzeć, tak? Jeżeli chcecie, żeby wasza informacja została rozesłana dalej, to zróbcie ją taką, żeby po prostu ludzie, którzy ją zapodają, mogli w ten sposób coś powiedzieć światu. Oni nie chcą, żeby ktoś to czytał i szczególnie to wnikał często. Wystarczy sam fakt, że po prostu pierwsze skojarzenie z danym tematem wywoła jakąś pozytywną informację o osobie, która to podaje dalej. Stąd przechodzimy do wniosku, że najlepiej jednak sprawdzają się pozytywne, mądre informacje. Negatywne informacje, bo ja wiem, powiedzmy, że hejt na coś przyciągnie ruch do was. Owszem, ale raczej ten ruch nie będzie naturalnie rozprowadzany na zewnątrz przez ludzi, ponieważ szerowanie negatywnych informacji sprawdza się gorzej. I to wszystko jest na bazie pisanie o jedzeniu. Mówię wam, fascynująca sprawa. Dobrze. Są jednak wyjątki. I tutaj dochodzimy do YouTube'a. Bo jak zaczęliśmy w 2009 roku robić YouTube'a, to robiliśmy to z czystej frajdy, z czystej pasji. Nie było żadnego planu biznesowego w tym. To było jeszcze w ogóle tak, że nie było nawet zapowiedzi programu partnerskiego YouTube'a w Polsce, więc nie było w tym żadnych pieniędzy, nawet zresztą po starcie programu partnerskiego też to nie są kokosy, więc robiliśmy to wideo czysto po prostu dla siebie, traktowaliśmy to z czasem jako element jakiegoś budowania fajnego wizerunku, zaczęliśmy na przykład zapraszać szefów kuchni do udziału w odcinkach, gotować z nimi w ich restauracjach, to jest dla nas świetna nauka, jakość merytoryczna. I nagle okazało się, że ta rzecz, którą traktowaliśmy właśnie mało
finansowo zaczyna procentować po czasie, bo nim się spostrzegliśmy, zbudowaliśmy na YouTubie bazę 2000 filmów, które żyją cały czas, bo to są kulinaria, one nie są jednorazowe, co jest charakterystyczne dla jakichś odcinków show, tylko są wyszukiwane, oglądane, ludzie generalnie sięgają po nie w większości i wtedy, gdy chcą coś ugotować. Wstali najbardziej wierni widzowie, oglądają to każdy nowy odcinek, ale ile można oglądać cały czas nowego jedzenia, tak? Raczej analizują dany odcinek bardziej, jak mają na coś ochotę. To też jest ciekawe, jak różnie potrafi się rozkładać ruch, tak? W zależności od tematu, bo w naszym przypadku właśnie mamy do czynienia w ogóle z takim rozkładem ruchu, że ludzie przychodzą do nas, jak chcą coś zjeść, tak? Już z reguły mają jakiś pomysł, co chcą zjeść i my musimy się do tego trochę dostosować. Więc mamy tą bazę 2000 filmów i nagle okazało się, że okej, zbudowaliśmy z tego fajny zasięg. To nam daje powiedzmy około, nie wiem, do 1 000 000 wyświetleń miesięcznie, to tak spokojnie. To się przekłada na jakieś tam korzyści, ale na przykład pojawia się taka sytuacja jak Facebook, który teraz bardziej promuje wideo u siebie, tak? Poza zwiększeniem organicznych zasięgów postów z wideo, pozwala też wyeksponować już wideo bardziej na fanpage'u i zbudować podstronę dedykowaną wideo też. Więc generalnie podgryza YouTube'a i my nagle mamy mnóstwo kontentu, który możemy wrzucać kiedy chcemy, jak chcemy i zbierać organiczne zasięgi rzędu 100% dotarcia fanpage'a bez żadnego problemu, korzystając z zapasów, które przygotowaliśmy sobie przez ostatnie 5 lat. Więc to jest dla nas taka nauka, że fajnie było robić coś nieobliczonego na szybkie korzyści, tylko troszeczkę z frajdy. I tym był dla nas ten YouTube. Stąd też patrzę na niego wielowymiarowo, tak? Nie tylko 50 tysięcy subskrypcji, ale też mnóstwo kontentu, który jeszcze nam się bardzo, bardzo przyda. To zresztą dotyczy kolejnej naszej wskazówki, bo robienie wideo właśnie w 2009 roku to było trochę przedwczesne. Tak jak mówię, przykładowo, jeżeli chodzi o współpracę reklamowe, no to marki to miały głęboko gdzieś i miały to jeszcze głęboko gdzieś jeszcze przez najbliższe kilka lat. To było wyprzedzenie trendu, tak biznesowo zupełnie bez sensu. Ale powiem tak, jeżeli z kolei trafi się na początek takiego trendu, to można dużo zyskać, tylko że wtedy skąd wiadomo, kiedy on jest. Zawsze ostatnie w tym łapaniu tych trendów są firmy, niestety. I agencje, które piszą na przykład o danym trendzie, z reguły piszą jednak to po to, żeby klienta jakiegoś zmotywować do skorzystania z tego trendu. Wcale nie jest to już rada dla kogoś, kto chce budować na tym jakiś zasięg, ruch własnego serwisu. Więc może zamiast szukać jakichś trendów technologicznych, poszukajmy trendów w życiu naszych odbiorców, tak? Poszukajmy takiego trendu, że na przykład właśnie zaczynają się interesować jakimś nowym jedzeniem, nową kategorią jedzenia, że nagle wszedł jakiś nowy produkt na rynek i wszyscy nagle rzucili się na jeden gatunek ryby. Czemu nie? Takich trendów szukajmy i to potrafi dać bardzo, bardzo, bardzo fajne korzyści. Dalej fajna rzecz odnośnie YouTube'a, mianowicie teraz jest głośno o tym, że działania na YouTubie są bardzo na czasie, tak? My musieliśmy jakoś odnaleźć nową formułę na to, też z racji na to, że nie mamy już tyle czasu co kiedyś na kręcenie i montaż filmów. Także zaczęło nas troszeczkę też jakby męczyć kręcenie filmów, które były coraz ładniejsze, coraz lepsze, bo się zaczęło z tego robić trochę telewizja. I efekt był taki, że odseparowywaliśmy się troszeczkę od widza.
Bardzo nam się spodobało to, co widzieliśmy na różnych vlogach zagranicznych, gdzie filmy kręcone z ręki, bardzo takie chybocące się na smartfonach, są dają wrażenie takiego sporego realizmu i bycia w centrum akcji. Więc z całą premedytacją przestaliśmy kręcić sprzętem, wyjęliśmy smartfona, sięgnęliśmy po taki kij do robienia selfie i zaczęliśmy w ten sposób kręcić odcinki. I one są trzęsące się, są niedoświetlone, ale są od razu montowane na telefonie. Po nakręceniu odcinka, 5 minut potem mamy już gotowy plik, uploadujemy go od razu z aplikacji mobilnej na YouTube'a, potem na Facebooka i to jest super, bo dla nas to jest praktycznie zero roboty. Natomiast byliśmy ciekawi reakcji naszych widzów, użytkowników, co oni na to, no bo wszyscy idą ku lepszemu, a my z pełną premedytacją pogorszyliśmy jakość naszych filmów. Zachwyceni, po prostu super. Nagle wszyscy mówią, ekstra, tak byście zaprosili nas do swojej kuchni, no jesteście tu. No i jest ta różnica, słuchajcie, o to chodzi, że zrobiliśmy, wygasiło? No nieważne, tam już był końcowy. Nie. Słuchajcie, to co wam chcę powiedzieć, że zrobiliśmy coś z pełną premedytacją bardzo szybko na wariata, żeby było, bo lepiej mieć brzydki film niż nie mieć go w ogóle. I nagle się okazało, że to jest fajne, że lepiej zrobić 10 rzeczy prototypowo, niż dopieszczać jedną i się okaże, że ona jest niedopracowana. Żeby pozostać przy tym temacie YouTube'a właśnie, zrobiliśmy te filmy w taki sposób, naprawdę tak. Tak, kręciliśmy tak, a teraz popatrzcie na to jedzenie. I to jest straszne. W życiu bym nie przełknął takiego filmu jeszcze pół roku temu. Ale to jest właśnie to. Się okazuje, że ludzie tego chcą, bo jak się stoi tak, no i słuchajcie, dzisiaj będzie taki przepis i będzie smacznie. No, to jest telewizja i nie ma takiego oddziaływania. Może być fajnie, może być ekstra, ale nie ma takiego wrażenia bycia w centrum akcji po prostu. Więc ta w ogóle strategia życiowa nasza nowa, która polega na tym, że robimy rzeczy szybko i brzydko, ale za to jeżeli jest błąd, to go szybko poprawiamy i idziemy dalej, świetnie się w tym sprawdza, bo coraz więcej jest tych kanałów, gdzie można dotrzeć, tak? Mamy Facebooka, Instagrama, w Polsce liczące się, tak? YouTube'a i nie ma czasu na dopieszczanie tego każdego kanału, ile się da. Więc powiem wam, że nagle doszliśmy do etapu, że robimy wszystko na smartfonach. Cały serwis praktycznie prowadzimy na smartfonach i tak jest fajnie. I mam zamiar cały ten rok nakręcić na YouTubie na smartfonach po prostu, żeby było czym brzydziej, tym będzie lepiej. No nie wiem, na przykład jeżeli wy macie jakieś projekty pod sobą, tak, no to właśnie zmuście się do tego, żeby porzucić ten perfekcjonizm i zacznijcie robić coś, co jest mega realistyczne. Dajcie temu fajną twarz, mówcie do tych ludzi, tak? I to daje świetne efekty. Więc tak jak mówię, no, nam się udało, nie wzięło to się znikąd. Staraliśmy się podsumować te nasze jakieś te drobne detale, które robią różnicę, że nam się udało, a innym nie. I chciałem wam powiedzieć właśnie, bardzo była prośba o YouTube'a, no to taki jest nasz pomysł na YouTube'a, tak, żeby troszeczkę robić na przekór wszystkim, bo teraz wszyscy będą robić piękne filmy na YouTubie. Najpiękniejsze filmy na YouTubie robią marki, które przychodzą z kampanią reklamową. One potrafią zrobić kopię telewizji jeden do jednego, łącznie z tym samym studiem, tą samą ekipą. Ale te filmy potem no, nikt ich nie ogląda. Są nudne. No. Starajcie się robić tak, żeby to po prostu było życiowe. Najlepiej puśćcie kogoś na żywioł. I to kontrolujcie to tylko pod względem bluzgów, tak, jazdy po konkurencji, ale to jest, moim zdaniem, to jest to. Moim zdaniem to jest właśnie taka przyszłość tego. Jeżeli nie na YouTubie, to na Facebooku czy Instagramie, bo
YouTube akurat tutaj zawsze miał ciągoty takie trochę, że oni że chcą być bardziej telewizyjni, ale tam, gdzie są ludzie, tam taki przekaz będzie najefektywniejszy. O, chyba wyszło całkiem nieźle.